Cześć, siemanko, ja jestem Remek, razem z Szumi, Wiki, Glęcu i Marek i dzisiaj nagrywamy ekstremalny, chowany w naszej nowej siedzibie. A dlaczego to jest ekstremalny, chowany, Remku? Ekstremalny dlatego, że będę miał zakryte oczy. Będzie czaskany prądem, jak minie kogoś. Ała! Kurczę! 3, 2, 1, go! Macie 5 minut na schowanie się! 5 minut! Dogadajmy się. No, a masz 3 minuty jest na schowanie się. Ej, a jesteś do wygrania? Da, 2 minuty. Jesteś do wygrania? Tak, nie powiedziałem. Oni wiedzą. Do wygrania jest 5 stówek. Kochani, codziennie o godzinie 17 na moim kanale są filmy, więc koniecznie klikaj subskrypcję, by nie pominąć żadnego z nich. Ja nikogo tu nie wpuszczę. Na razie. Ja muszę iść do góry, bo wysyłam storiesa, ale jeszcze się nie wysłał. Ej, siedźmy wszyscy na tym stole. Kurde, chciałem wejść tam. Tak? Może być. Ja idę tu. On zapomni, że to jest taki parapet duży, więc zamierzam na nim siąść. Czy to się rozwali jak na tym stanę? Oczywiście, że tak, że to się rozwali. Ciśniesz się tam? Kurde, nie, jestem chudy. Ale będziesz cały zakurzony. Jestem twoją matką, gdy trzeba posprzątać. Ja się boję tylko tego, że ktoś się schowa pod sufitem, nie? Jakoś na półki wejdzie, a nie przyjrzałem się. Aaaa, jest tak! I może być taka sytuacja, że ktoś się wysoko gdzieś tam usadowi. Dobra, no ja myślałem, żeby się położyć tutaj na stole, bo to będzie fajne. Patrzcie, jak stoją. Siema, chowam się, szukam dobrego miejsca. Czy wiecie gdzieś, gdzie mogę się schować? Po prostu wyjdzie pod prądem. Boję się, że kogoś pominę i prądem dostanę. To jest tak nieprzyjemne uczucie. Mam jedynkę, czyli najsłabszy poziom, a boli jak cholera na tej ręce. To jest tak do dupy miejsce. O Boże, Alan będzie dostawał prądem w tym pokoju. No i dobrze, o to chodzi. Ej, masz jeszcze czas? Rozumiesz pełen jakichś przeszkód. Wow, i to jest najlepsza skrytka. Wow, tego się nikt nie spodziewa. 3, 2, 1, szukam! Nie będę biegł, bo się zabiję po drodze. Ale, o, kamienie. Teraz pytanie, czy tu jest jakiś kwiat. Okej, tu jest kwiatek i tam dalej będzie, mogę przejść, dobra. O, coś twardego. Chyba po, okej, tu jest parki. O, już jest schodek, dobra. Ej, not that bad, ja mam dobrą pamięć, ja mam pamięć fotograficzną! Ej, nie, gdzie jest kamera? Przed tobą. O, siema. Siema. Mam pamięć fotograficzną. Ciepełko! Szuka! Dobra, tu będzie stół, żeby się o niego po prostu nie pierdzielnął. A, tu jest. On jest przestawiony? Przestawiony jest, nie? Ale nie chyba tak stało już wcześniej. Tu powinien być kominek. Tak, to jest kominek. Okej, trzeba znaleźć w salonie, czy ktoś tutaj się znajduje, bo to jest takie pierwsze obvious miejsce, gdzie ktoś może być. Będę kopał. Jakbym coś uderzył, to bym miał chyba rękę złamaną teraz. Okej, tu na pewno nikogo nie ma, bo tam nie mógł się ktoś zmieścić. Ktoś pod tym może być. Obvious rzecz, czy ktoś jest na kanapie? Ej, oni muszą być cichutko. No i znajdę. Dobra. Ej, może być jeszcze na górze. Albo na parapecie! Serio? Mam kogoś? To jest stopa, noga. Kto? Ej! A to Wiki! Jezu, żebym cię jeszcze zmacał, przepraszam. Ja myślałam, że to będzie zajebista kryjówka. Ale już prawie poszedłem sobie. No już właśnie, miałam nadzieję, że już na razie. Już prawie sobie poszedłem. To jest takie wielkie tutaj to okno, że to jest taki wielki ten... Okej, okay, na środku czy ktoś będzie? Dobra, nie ma. No to jest ta... O, dobra. Kogo ty tam szukałeś? Nie wiem. Ej, półka tutaj? Oto mógł ktoś stanąć na tym. To jest pewnie głową. No właśnie, o to nie chodziło. No nie wiem. O fuck! Coś zepsułem? Jest git. Nie, o to, nie no, mógł ktoś o to stanąć. Czy tam się ktoś mógł zmieścić? Ej, ja bym tak zrobił, gdyby było chowanego. Mało tu jest miejsca, da, nikt tu się nie schował. Żyję! Nie wiem, co przerzuciłem. Tło. Już myślałem, że kogoś za głowę chwyciłem, naprawdę. Dobra, idziemy dalej. Tu ktoś się mógł skryć. Dobra, czy jesteśmy teraz w przejściu.
holu. A! Ała! Kurwa! Prąd! A! Kogo minąłem? Gdzie? Jakim cudem? A! Kogo ja tu pominąłem? Dobra. Co to było? Ja pierdzielę. Popluł mnie! Nie muszę zobaczyć! Ty gnoju! Ale mgiełkę dostałem! Jak to wlazłeś? Jezu, wciągnąłem twoją mgiełkę nosem. Dwóch znalazłem, dwóch zostało. Ej, dobry bilans, to dopiero pierwsze pomieszczenie. Dobra, idziemy do kolejnych pokojów. Ała! Kto? Gdzie się znajduje? To jest niemożliwe, że tutaj ktoś będzie w tych półkach. Kogo mogłem pominąć i gdzie? Jeszcze ktoś jest w salonie? Trzy osoby się w salonie skryły? W kominku? Kumasz to? Ja się bałem. Nie, no to nikogo nie ma. To gdzie się ktoś mógł skryć jeszcze w salonie? Ej, pod stołem! Maga, będę kopał. Jest tam ktoś, jestem. Nie było tu niczego pod spodem. Ej, nie ma tam nikogo? Jeszcze jedna szansa. Kto to? Było tak blisko! Szumi! Zdejmij sobie, teraz możesz. Patrz jak ja siedzę. O Jezu! Stary kurwa! Klęca, biegnij przede mną! Ej, byłem pewien, że ty już nikogo nie będzie. Stary, ja mówię tak, dobra, ja chcę mieć easy kryjówkę. Mówię, no tu będzie idealnie. Stary, przyszedłeś, dosłownie tyle byłeś wcześniej ręką ode mnie. Co ci znaleźć? No, tylko Marek mi został. Tylko Marek. Chcesz mi powiedzieć, że w salonie znalazłem trzy osoby i to jest koniec filmu? Nie. Robimy tak, że Marka też musisz znaleźć. Ale on wygrał. Ale to dajmy ci czas, w którym musisz znaleźć Marka, jeśli go nie znajdziesz, tak, to wygrywa. 20 minut, jak go znajdę, to nie wygrywa, jak go nie znajdę, to wygrał. Tak jest. Dobra, gdzie on będzie? On pewnie będzie w kiblu. Jest coś, czujesz, że Marek będzie w kiblu, w bidecie będzie siedział? Czy tutaj na parapecie? Nie, nie ma szans na ten parapet, on był mały, pamiętam. Dobra. Kogo nie ma? Jezu, jak te gacie są okropnie ciepłe! One nic nie przepuszczają, one mają majtki tak mokre. Pewnie zastanawia was fakt, dlaczego jestem cały żółty. A to dlatego, że dzisiaj nagrywam jeszcze film 24 godziny, ale tylko jeden kolor, który będziecie mogli pewnie zobaczyć już niedługo. Okej, okay, idziemy dalej. Czy w naszym biurze będzie Marek? W kościach czuję, że on jest na pierwszym piętrze, a nie tutaj. Okej, okay, no dostanę prądem, jeśli stąd wyjdę. Znaczy, że gdzieś tu się krył. Jezu, myślę, że tu człowiek stoi, a to jest kurtka czyjaś. Nie dostanę prądem. Nie dostałem, czyli tam go nie ma, dobra. Czy Marek będzie tutaj? Marek! Nie, tu go nie będzie, to by było za łatwe. Marek, jak się odezwiesz, dostaniesz stówkę od razu. On by wziął tego deala. Remek na górze! Przepraszam. Ej, czy to był Marek? Nie, on będzie na samej górze! Jezu, on będzie na samej górze! Chciałem mu pomóc, bo kurde, tak długo już tu siedzę, że to jest hit. Albo jest na samej górze, w montażowni, albo będzie w salonie może. Oj. Co to są przeszkody? Co jest gra? Jezu, coś kopię! Ej, tu nie było niczego w przejściu. Co jest? To jest spray, nie? Jak nim psiknę, to już jest zafarbowane. No. To który to robi? Który? Ja w kościach czuję, że on jest na samej górze. Jezu, dobrze, że dotknę te schody, żebym przywalił głową. Dobra, jesteśmy na górze. Jezu, ale mam gacie spocone. Wiem, to wygląda debilnie, ale nie macie pojęcia, jak bardzo nie przepuszcza to powietrza. Są gdzieś stoliki jeszcze, to najgorsze. I są, o nie, są te skosy. Au! Kto to? Słyszę tu kogoś! I ta osoba rotuje, oszukuje ktoś. Ej, kto wystrzela? Ej, to jest Marek? Au! Nie, to nie jest Marek, bo nie wolno ratować. Marek, nadciągam do ciebie. Marek! Powinien być kwiatek zaraz. To nie Marek. Gdzie to jest łysa pała? Kto to jest? Z brodą? Kur... Blur? Ja nie... Co się stało? Ale mi to beret podjęło. Jasny... A ja cię zmacałem mordy. Siema, cześć, jestem. Tutaj nie ma na czym siąść poza kanapą. Co to jest?
No, jakby dobra. A, Scott, okej. Podobno zostały 2 minuty. Muszę mu ułatwić, no bo chłopak nie zgadnie. Nie pomyśli, że mogę się schować w prostej miejscówce. On pewnie myśli, że jeszcze jestem za jakimś zakamarkiem. Dobra. Marek! Gdzie ty siedzisz, stary? Gdzie ty siedzisz? Kolanko, jest jeszcze jedno kolanko. Dobra, jest. Schody. Dobra. Jezu, co to jest? Przeszkoda! Jakim jesteście gnajuchy? Jakim jesteście gnajuchy? Co jest? Co jest? On będzie w konferencyjnej, coś czuję. Na stoliku będzie siedział pewnie. Marek, Marek, Marek. To ja. Aha, są rozbrone! Ja pierdzielę! 4! Nie! 3! Marek! 2! Marek! A, tutaj! Nie, nie tu! Fuuuuuj! Gdzie byłeś? Ja pierdzielę! O, jest miejsce, stary. Pomyślałem, że Remek będzie myślał, że kurde, tam w zakamarku, gdzieś tam. A po prostu stałem sobie tutaj i gadałem z Karoliną. A my z Karolikę byliśmy w salonie. No! Mareczku, gratulacje! Wygrałeś, mordo! 500 twoje. O, smak zwycięstwa. Widzimy się jutro. Cześć!